Hej rybeńki, tu Aquamaryna. Witam Was bardzo serdecznie już we trzecim Simsmasie. Bierzcie herbatkę w dłoń lub kawusie, bo lecimy z tematem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszej kolekcji, która miała premierę 2 grudnia. Kit nosi nazwę Nowoczesna Moda Męska. Można by śmiało powiedzieć, że już nas twórcy niczym nie zaskoczą, a jednak to właśnie 9. kolekcja zamyka rok 2021. Myślę, że spora część z Was wolałaby, aby to dodatek zamykał ten rok, no ale cóż. Jest to kolekcja, która doczekała się bardzo mieszanych opinii od graczy. Dlatego myślę, że warto omówić jej temat. Jak zawsze koszt samego kitu, jak i jego zawartość podlegają burzliwym dyskusjom. Postaram się Wam pokazać, czego się dowiedziałam z zagranicznych stron internetowych na temat tej kolekcji. Nowoczesna moda męska jest kolejną formą współpracy pomiędzy The Sims a jakimś artystą. Tym razem wybranym artystą jest Stephen Cook. I tu warto wspomnieć, kim on w ogóle jest. Stephen Cook został założony w 2017 roku przez samego Stefana, czyli zwycięzcę nagrody H&M Design Award 2018, a po polsku mówiąc HM Design Award. Myślę, że większość z Was zna tę markę ubrań, chociażby z wielkich galerii handlowych. Jego wspólnikiem jest Jake Bort, a obaj panowie są absolwentami Central Saint Martins. I to tyle, jeśli chodziłoby o biografię artysty, ale na stronie Matches Fashion możemy dodatkowo przeczytać, że Stephen Cook i jego partner Jake Bort opracowują odbiegające od normy dzieła, które na nowo przedstawiają znajome tropy z perspektywy awangardy, uwydatniają przyziemne elementy poprzez nowe surrealistyczne konteksty, pozostawiając jednocześnie zakorzenione w rzeczywistości. Niekonwencjonalne oko etykiety skutkuje niekonwencjonalnymi kawałkami, w tym torebkami vintage, zawartymi w przyszłościowych okładkach z plexiglasu. Dotykowe wykończenia łączą ze sobą subtelne kobiece detale, które są ponownie wykorzystywane w androgenicznym kontekście. No niestety, język modowy do łatwych nie należy, ale wytłumaczę Wam, że w kulturze androgenia polega na umyślnym zacieraniu różnic kulturowych pomiędzy kobietami a mężczyznami, świadomym zewnętrznym upodabnianiu się jednych do drugich, na przykład właśnie poprzez strój. Tak więc twórcy The Sims 4 wybrali dość mało popularnego projektanta, który słynie z nieszablonowych form. Na polskich stronach internetowych można przeczytać bardzo lekko napisane artykuły o tym, że do The Sims wkracza nowa era ubrań. Jednak na zagranicznych stronach można się doszukać już nieco innych treści, takich jak na przykład to, że Stephen Cook wkracza do meta-uniwersum z kolekcją The Sims. Chyba sami przyznacie, że to brzmi dość zagadkowo. Meta-uniwersum to też dość złożony temat, ale w kontekście dzisiejszych osiągnięć technologicznych, tak w skrócie mówiąc, będzie to zupełnie nowa forma internetu, która pozwoli na przenikanie się świata wirtualnego z realnym za pomocą różnych serwisów, usług i technologii. No, świat wiadomo, idzie do przodu, rozwijamy się. Ja w to dalej nie chcę wnikać, bo totalnie nie znam się na tym temacie i szczerze mówiąc, czytając o tym wszystkim, czasami zapomina mi się, że mówię do Was tylko o nowym kicie za 25 zł do gry The Sims 4, bo tyle wątków ciągnie za sobą ten kit. No niesamowite. Ale wróćmy do czytania. Metaverse to termin, który łatwo brzmi jak parodia, a nawet coś postapokaliptycznego, ale luźno odnosi się do rosnącej mieszanki tego, co wirtualne, z tym, co jest rzeczywistością. Ponieważ The Sims współpracuje ze Stephenem Cookiem, to co prawdziwe, szybko nakłada się na to, co wirtualne, w naszej coraz bardziej internetowej i globalnej gospodarce. Nowoczesna odzież męska obejmuje kultowe dzianiny i zabawne, gotowe do noszenia ubrania, które często definiują charakterystyczny styl Stephena Cooka. Dzięki 23 elementom modowym ten pakiet oferuje graczom stylowe ubrania, które przeciwstawiają się tradycyjnym męskim sylwetkom i normom płci. Gracze mogą spodziewać się odważnych nadruków dzianin ze spodniówką i bluzek przypominających topy. Po co łączyć kobiecość z męskością w nowoczesnym pakiecie odzieży męskiej? To, co w modzie jest nowatorskie i nowoczesne, głośno odzwierciedla zmieniające się poglądy na temat płci. Gdy świat zmaga się z tym, co oznacza płeć, gdy ludzie młodzi i starzy zaczynają kwestionować płeć i przeciwstawiać się jej w sposób binarny, tak wielu ludzi odkrywa zaimki, które najbardziej im się podobają i znajduje komfort w przestrzeni między oczekiwaniami płci, gdy rosnąca publiczność zaczyna przewracać i przełamywać patriarchalne oczekiwania, które są toksyczną męskością, moda odpowiada oferując ubrania, które żyją poza binarnością. Czym jest płeć? Dlaczego ktokolwiek z nas w pierwszej kolejności zobowiązuje się do wiązania pewnych sylwetek z określoną grupą ludzi? Stephen Cook jest jednym z wielu projektantów, którzy w swoich projektach odrzucają tradycje i rzucają wyzwanie oczekiwaniom płci.
Kiedy Cook początkowo pojawił się przy stole z producentami The Sims, był według Vogue gotowy zapewnić radykalną modę dla tej kultowej marki gier. Kiedy jednak zdał sobie sprawę, że simomaniacy naprawdę chcą tylko gotowych do noszenia przedmiotów, szybko wygenerował pomysły, które podważyły tradycyjne idee męskości, pozostając przyswajalne dla większej liczby simów. Reakcja społeczności na ten zestaw była mieszana. Rosnąca niechęć do zestawów gotuje się w brzuchu oddanych graczy od wielu miesięcy. Koncepcja przekąskowej zawartości do pobrania jest niebezpiecznie bliska powszechnie znienawidzonej, ale niezwykle dochodowej mikrotransakcji. Niektórzy simomaniacy, zwłaszcza ci, którzy opowiadali się za większą ilością męskiej odzieży od zespołu The Sims, sprzeciwiali się idei łączenia tego, co kobiece, z tym, co męskie w męskim zestawie. Ale są i tacy, którzy uważają, że tego typu zawartości powinny być dostępne w podstawowej grze, a nie za dodatkową opłatą. Czytając tylko polskie strony internetowe, nie dowiedzielibyśmy się tylu ciekawych rzeczy. Jednak pozwolę sobie na przytoczenie pewnych informacji i z polskich stron, aby dopełnić ten materiał. Wśród nowych elementów garderoby znajdą się kurtki, swetry, spodnie, garnitury, a nawet płaszcz ze spódnicą. Możliwość założenia sukienki lub spódnicy były już wcześniej dostępne w grze, ale nigdy takie elementy nie pojawiały się wśród męskich ubrań. Zrewolucjonizuj klasykę dzięki kolekcji The Sims 4 Nowoczesna Moda Męska, zawierającej prowokujące do myślenia przystępne ubrania zaprojektowane przez Stevena Cooka. Wymyślone na nowo kształty redefiniują tradycyjną modę męską, a tkaniny i wzory nadają stylizacją unikalny wygląd. Przejdź do szczegółów. Uzupełnij szafę swojego sima o modne elementy garderoby, płynne kształty dodają intrygi do każdego stroju, a suwaki, wycięcia i plisy nadają codziennym strojom odrobinę współczesności. Eksperymentuj ze stylem. Wyrafinowane i przewrotne stylizacje ożywiają podstawowe elementy garderoby. Baw się spódnicami z falbankami lub plisami i kolorowymi swetrami w łaty, albo połącz elegancką sukienkę koszulową z kultowymi mokasynami, aby nadać kształt nowym trendom. Dlaczego Wam przeczytałam te wszystkie informacje? Cóż, ten kit ma na celu coś zmienić, a jak sami twórcy mówią, chcą przesuwać pewne granice. Warto, żebyście wiedzieli, o jakich granicach mówimy. Tak jak wspomniałam, na polskich stronach internetowych ta kolekcja nie została tak dokładnie przedstawiona jak na zagranicznych. A ja myślę, że warto wiedzieć więcej. O ile poprzednie kolekcje wydawały się prostsze, bo były to meble bądź ubrania w konkretnym stylu, tak ten kit jest pewnego rodzaju odniesieniem do płciowości. Ale Wy też tutaj przyszliście po to, aby zobaczyć, jaka jest zawartość tego kitu i oczywiście pokażę Wam, jakich ubrań możemy się spodziewać. I jak się okazuje, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Tyle się dla Was naczytałam, takich dość poważnych informacji, metauniversum i tak dalej, a okazuje się, że ubrania są faktycznie idealnie wpasowane w styl gry i wcale nie są takie straszne i nie wiadomo jak inne, jak zapowiadali. Co prawda nie jest to mój styl, ale jest kilka swetrów, które robią na mnie faktycznie pozytywne wrażenie i fajnie by się wkomponowały na przykład w dodatku Wiejska Sielanka. Te swetry z kwiatkami oczywiście mam na myśli, ale swetry z wycięciami też są bardzo ładne, natomiast jednego nie rozumiem. Po co te wycięcia pod pachami? Po co? Po co to źle wygląda? To już jest dziwne. No i na koniec mamy spódniczko-swetry. Myślę, że simki mogą też w tym dobrze wyglądać. Może nawet trochę lepiej niż simowie. No ale zobaczymy. Kobietki też się fajnie prezentują w takich ciuszkach, wiadomo. Dajcie znać, co myślicie o tej kolekcji. Czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Czy ją kupicie, czy jej nie kupicie. Także moi drodzy, ode mnie to tyle. Pamiętajcie, że subskrypcja mojego kanału w tym okresie przynosi szczęście. Także kliknij przycisk subskrypcji i wpadaj do mnie na Discorda, Instagrama oraz TikToka. Widzimy się jutro w następnym Sims Masie. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć, pa.